tym filmie rozmawiamy na temat Jana Bednarka, którego portal Who Scored umieścił w najlepszej 11 sezonu zawodników do 23 lat. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Zawsze na bieżąco w tym, co w murawie piszczy. Pozwoli być subskrypcja, ocena filmu i komentarze pomogą dotrzeć małemu kanałowi do większej liczby widzów. Dzięki. Grający w Premier League w barwach Southampton Jan Bednarek ma za sobą całkiem udany okres. Z powodzeniem gra w barwach narodowych, a także stał się niezastąpionym człowiekiem trenera świętych Ralfa Hasenhuetla. Zajmujący się przede wszystkim statystyczną oceną występów piłkarzy portal Who Scored umieścił go w zestawieniu najlepiej spisujących się w tym sezonie zawodników do 23 lat, biorąc pod uwagę 5 najsilniejszych obecnie europejskich lig na 26 marca tego roku. Środkowy obrońca znalazł się w tym składzie obok takich zawodników jak Gianluigi Donnarumma, Jadon Sancho czy Kylian Mbappé. Średnia nota, jaką legitymuje się Bednarek, to 7,12. Najwyższą Mbappé 8,06. Warto podkreślić, że jest to najwyższa nota serwisu w zespole Polaka, a także, że jest on jedynym przedstawicielem ligi angielskiej. W artykule analizującym to zestawienie Who Scored wyjaśnia, że tak wysoka ocena reprezentanta Polski nie może być przypadkiem i ma on duży wpływ na grę swojego zespołu klubowego. Z Bednarkiem w składzie Southampton odnosi 37,5% zwycięstw, bez niego ledwie 7. Podkreśla także średnio 2 odbiory i 2,5 przechwytu na mecz. Oczywiście przy tego typu wyliczeniach, opartych głównie na algorytmach i statystykach, warto zachować lekki dystans. Nie wszystkie cechy i wartości wnoszone do zespołu przez poszczególnych zawodników da się opisać i wyliczyć cyframi. Z drugiej strony takie ciekawostki potwierdzają często ogólne tezy, w tym przypadku, że Jan Bednarek ma spory potencjał, który udowadnia, mierząc się z powodzeniem z czołowymi formacjami ataku na świecie. Święci walczą w tym sezonie o utrzymanie w angielskiej Premier League. Choć początkowo sytuacja wyglądała dramatycznie, zmiana szkoleniowca przyniosła niezłe rezultaty i ekipa Bednarka znajduje się aktualnie nad kreską z dorobkiem 30 punktów, mając 2 oczka przewagi nad strefą spadkową. Reprezentant Polski rozegrał w Premier League 17 spotkań, w tym 16 od pierwszego gwizdka. I zanotował asystę. Nie opuścił minuty w 4 meczach w ramach Ligi Narodów. W momencie, gdy na ustach komentatorów i ekspertów najczęściej znajdują się napastnicy, co cieszy ze względu na doskonałą skuteczność reprezentantów Polski, to wyróżnienie dla stopera to nie tylko miła odmiana, ale także mocny promyk nadziei na bezbolesną wymianę pokoleniową w linii obronnej zespołu narodowego. A przecież na początku rozgrywek wydawało się, że transfer do Anglii będzie błędem. Gdy nie podnosił się z ławki rezerwowych, wróżono szybki powrót do ekstraklasy na tarczy. Brak gry wiązałby się także z coraz większymi zastrzeżeniami co do zasadności powołań do kadry. Podobną sytuację mamy teraz z Arkadiuszem Recą. Wystarczyła zmiana szkoleniowca, aby sytuacja całkowicie się odmieniła. To pokazuje, że w piłce poza umiejętnościami i szczęściem na boisku, warto, aby fortuna sprzyjała także w klubowych biurach. Jedna decyzja spowodowała, że zamiast sfrustrowanego i nieogranego piłkarza, mamy teraz młodego obrońcę, zbierającego ogromne doświadczenie w jednej z najlepszych lig świata i to co kolejkę. Ciekaw jestem waszych opinii na temat polskiego defensora. Czy ma on potencjał na grę w klubie lepszy niż Southampton? Czy zapewni reprezentacji narodowej spokój w obronie przez kolejną dekadę? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.